Witam serdecznie. Dzisiaj wrócimy do mariażu ognia z wodą, czyli wspólnego startu w wyborach parlamentarnych Anno Domini 2019 antysystemowego Kukiz 15 z wybitnie systemowym PSL-em. Konkretnie przeanalizujemy sobie ich porozumienia programowe. Nie dlatego, że uważam, iż one jakoś bardzo mocno zostaną wprowadzone w życie, gdyż, jak to wiele razy zostało powiedziane, PSL po wyborach może sobie podetrzeć nimi po prostu cztery litery. Poza tym, żeby móc wprowadzić którekolwiek z tych porozumień programowych, to z 15 i PSL lub samo KUKI z 15, lub sam PSL musieliby się znaleźć po wyborach w koalicji. A na to się nie zanosi. Nie dlatego, że PSL nie ma zdolności koalicyjnej. Nie. PSL ma największą zdolność koalicyjną na świecie. Oni kiedyś wprost powiedzieli, że mogą mieć koalicję dokładnie z każdym. Chodzi o to, że PiS, który prawdopodobnie wygra te wybory, wygra je prawdopodobnie tak wysoko, że koalicjanta potrzebował nie będzie. Chociaż. Nigdy nic nie wiadomo. Może się tak okazać, że yy, kampania wyborcza, która nas czeka, jeszcze 2,5 będzie wyjątkowo mocna i zmieni szale. Przecież pamiętacie, co się działo w 2015 roku? Na mniej więcej taki czas przed wyborami, jaki teraz dzieli nas od wyborów, wszyscy uważali, że wygra raczej zupełnie kto inny niż wygrał, prawda? A w przypadku wyborów na prezydenta w 2015 roku, które to rozpoczęły upadek Platformy Obywatelskiej, to wszyscy uważali, że pan Komorowski ma prezydenturę w kieszeni, nawet lansował się u. Pewnych youtuberów, których nazwisko z czołowym politykiem, byłym czołowym politykiem kukiz 15 jest całkowicie przypadkowe, tak mi się przynajmniej wydaje. Także wszystko może się zdarzyć. Pisowi może zabraknąć kilku paru posłów i zdecydowanie więcej niż będzie mógł ich wyciągnąć różnymi przekupstwami politycznymi, na przykład. W taki sposób, że zaoferuje im wiceminister, stanowisko wiceministra albo jakąś tam fuchę gdzie indziej, prawda? Na przykład jakieś stanowisko w Spółce Skarbu Państwa dla żonki. Nie twierdzę, że pis to drugie robi, ale to pierwsze, czyli tam wiceministrów z Kuki z 15, to mamy już co najmniej jednego, a drugi jest niejako w zapowiedzi. Także pis może próbować wyciągać, ale może też uznać, że tym razem mu się nie uda. Bo na przykład tym razem Cookies, Paweł lepiej dobierze kandydatów na listę i nie będą za co łatwi do wyciągnięcia. No i wtedy teoretycznie może być taka sytuacja, że będą chcieli wejść z nimi w koalicję, i wtedy może któryś przynajmniej z tych porozumień programowych uda się zrealizować. Także sobie to wszystko za chwilkę przeanalizujemy. Wspomnę tylko dla tych, którzy przegapili, ja tutaj nie będę mówił, dlaczego jest ta koalicja, dlaczego ludzie się wkurzają na tą koalicję i tak bo to już było. Był już vlog, gdzie na miniaturce jest napis Dramat Kukiza. W tle płonące miasto i taki wkurzony Paweł Kuki. Ta miniaturka dodaje, dodaje, moim zdaniem, położenie, w jakiej znajdował się Paweł Kuki. Za tytuł to Dlaczego Kuki zrobi koalicję z PSL, a nie Konfederacją i Mariuszem Maksem Kolonko? Obejrzyjcie sobie ten film. Powiem tylko tyle, że po. Na, po już po opublikowaniu tego materiału, bo ja nigdy nie konsultuję swoich materiałów przed opublikowaniem. E, dobra, prawie nigdy, ale na pewno nie z politykami. E, mogę na przykład z żoną, czy, czy, czy z jakimś współpracownikiem. E, natomiast um, już po opublikowaniu y, spytałem kilkoro działaczy KukiS 15, co wy na ten temat myślicie, na temat tego materiału. No i oni odpowiedzieli prawdziwy. Także serdecznie zachęcam. To nie jest materiał, w którym kogokolwiek hejtuję, atakuję. To jest materiał, w którym tłumaczę, jak moim zdaniem wygląda rzeczywistość. I kilkoro działaczy KukiS15 stwierdziło, że robię to w sposób, cytuję, prawdziwy. E, kochani moi, co my tutaj mamy? E, mamy, e, mamy porozumienia programowe I, po, i sobie je w tej chwili przeanalizujemy, czy one są sensowne, czy ich sensu one nie mają. Kochani moi, one są podzi podzielone na trzy pakiety. Pakiet obywatelski, pakiet gospodarczy i pakiet antykorupcyjny. Anty Zacznijmy może od pierwszego, czyli od pakietu obywatelskiego. To są oczywiście bardzo, bardzo ogólne hasła. Eee, tego nie lubię, bo ogólność, czy znaczy jakby to ładnie powiedzieć, ogólne hasła bardzo często brzmią dobrze. A jak je się potem przekłada na szczegóły, to się okazuje, że coś umyka. Przykład. W, w, w kampanii wyborczej Anno Domini 2015 PiS obiecywał 500 plus na każde dziecko. A potem w, 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 przy przekładaniu tego na konkretną ustawę zrobiło się każde drugie i następne dziecko. Dopiero niedawno zmienili to, że rzeczywiście wszystkie dzieci dostają 500 plus. A i tutaj nie chodzi mi o to, czy 500 plus jest dobre, czy 500 plus jest złe. Pokazuję tylko przykład, jak politycy rzucając hasłami potrafią e, umiejętnie manipulować Opinią publiczną, żeby opinia publiczna myślała, że oni coś tam obiecują, a potem w praktyce jest zupełnie coś innego. Jeszcze politycy, zwłaszcza jeśli są tacy skuteczni we wmawianiu społeczeństwu jak PIS, to potem społeczeństwu bardzo grzecznie tam wytłumaczą, że proszę bardzo, tutaj my zupełnie coś innego mieliśmy na myśli. Także, kochani moi, pakiet obywatelski. Pierwsze głosowanie przez Internet. I tutaj, hmm, tutaj ja osobiście powiem tak, jestem całkowicie za głosowaniem przez internet pod warunkiem, że głosowanie przez internet będzie transparentne dla niezależnych ekspertów, którzy będą monitorować, czy yy, to Głosowanie przez internet nie zostało zaburzone. Innymi słowy, czy tam się na przykład Putin nie włamał do naszego systemu wyborczego i nie, i czy to i mówiąc krótko, czy to nie było trochę tak jak na The Simpsons, nie? Tam taka bajka. Która jednak całkiem ciekawie pokazuje, jak rzeczywistość może wyglądać: że ty głosujesz na jednego, a system zapisuje, że zagłosowałeś na drugiego, prawda? No bo ktoś tam wrzucił jakieś, jakieś złośliwe oprogramowanie do systemu, prawda? Także musi być kompletna, niezależna. Hmm, możliwość nadzoru przez niezależnych ekspertów i to dowolnych niezależnych ekspertów. Nie tak, że jakiś konkurs czy coś, nie. Każdy, kto chce, każdy, kto może wykazać się wystarczającą wiedzą ekspercką, może mieć dostęp do technicznej strony tego głosowania przez internet. Na zasadzie możesz patrzeć, nie możesz dotykać. Czyli możesz tylko zobaczyć i monitorować, po to, żeby móc ewentualnie w jakiejś nieprawidłowości wykryć i nagłośnić. I teraz tak. Ostatnio widziałem w telewizji publicznej, jak mm, ludzie z takich bardzo związanych, jeszcze bardziej niż telewizja publiczna, związanych mediów z Prawem i Sprawiedliwością, kategorycznie mm, mówili, że nie. Że nie może być głosowanie przez internet, ponieważ wtedy Rosja mogłaby ingerować w nasz system wyborczy. Ruskie to są dyżurni wrogowie Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie mówię, że Ruskie są naszymi przyjaciółmi, znaczy Rosjanie to jest zupełnie co innego od kraju Rosja. Kraj Rosja nie jest naszym przyjacielem, natomiast no, na pewno kraj Rosja nie jest jedynym yy, przyjacielem. Przepraszam Was za ten pogłos, no ale no, niestety nie jestem w stanie tego wyłączyć, a nie chcę przerywać. Kraj Rosja nie jest zdecydowanie naszym jedynym, czyli nie jest zdecydowanie naszym jedynym wrogiem, prawda? Mamy ich zdecydowanie więcej. Do tego jeszcze zdecydowanie więcej podmiotów niż tylko jakieś służby krajowe, mogłyby chcieć ingerować w system wyborczy. Wydaje mi się, że takich jakby no takich podmiotów jest bardzo, bardzo dużo. Pierwsze, które mi przychodzą do głowy, to same partie polityczne. Dlaczego partia polityczna, które przecież wiemy, że one się. Różne partie, nie wymienię tutaj żadnych nazwisk i żadnych nazw, ale że różne partie posuwały się na przestrzeni wieku. No, wieku może przesadza. Na, przesa na przestrzeni dziesięcioleci do przeróżnych mm, okropnych rzeczy, prawda? Do. do strasznych rzeczy, więc. Skoro wiemy, że te instytucje są zdolne do robienia okropieństw, dlaczego nie mogły i wiemy, że w różnych miejscach na świecie dochodzi do fałszerstw wyborczych, więcej, wiemy, że nawet u nas w Polsce dochodzi do nieprawidłowości, tylko udowodnione jest, że na małą skalę, takie jak na przykład sytuacje, że ktoś... Yy, Kupuje karty wyborcze, ktoś dosypuje karty wyborcze, ktoś płaci za głosy. Wiemy, że te rzeczy dzieją się nawet w Polsce. To czemu taki ktoś, kto jest nieuczciwy i próbuje sfałszować wybory, nie miałby spróbować sfałszować wyborów dzięki informatyce? Motyw jest ten sam to jest tylko kwestia poziomu zabezpieczeń, żeby mu się nie udało. Ok? Eee, także. Także, że się tak wyrażę, rzeczywiście ten system musi być bardzo dobrze zabezpieczony i, do, i ten system musi mieć możliwość nadzoru przez dowolną liczbę ekspertów. Trochę tak, jak w tej chwili mamy mężów zaufania w po prostu w tych placówkach, w których oddajemy głosy, prawda? Tak samo tutaj tacy cybermężowie zaufania muszą mieć nadzór nad. Procesem. I to muszą być ludzie, którzy nie tylko związani z partiami politycznymi, ale dowolny człowiek. Także takie szczucie Rosją no to jest typowo pisowskie. Jak pis czegoś nie chce, to wyciąga kartę Putina. Natomiast dwie rzeczy, które należy tutaj zwrócić uwagę. Po pierwsze, że już w tej chwili w naszym systemie wyborczym wykorzystuje się internet. Bo co prawda, teraz mamy głosowanie, nazwijmy to analogowe, papierowe. Idziesz do lokalu, dostajesz kartę, wrzucasz, te głosy są zliczane, a następnie co? A następnie system informatyczny, który regularnie pada, z którym regularnie są problemy i co do którego są bardzo poważne obiekcje. Czy czasem, na etapie właśnie przesyłania sobie tych głosów, zliczania innych tego typu rzeczy, nie dochodzi do Nieprawidłowości? Czy mówiąc krótko, czy już ten system informatyczny, który w tej chwili mamy, nie został zhakowany, nie został zinfiltrowany i czy nasze wybory już, aby na pewno w tej chwili, są, yy, są naszymi wyborami? Czy czasem ktoś tam, niekoniecznie Putin, równie dobrze może to robić jakiś kolej z CIA, Mossadu, MI5. Czy jakiś niezależny haker siedzący na jakiejś platformie wiertniczej z dostępem do internetu, działający na dowolnej partii politycznej, na, 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 na dowolnej partii politycznej lub organizacji, bo ktoś może na przykład być mafią VAT-owską i sobie kalkulować, aha! Ta partia polityczna skończy z mafiami VAT-owskimi, więc ja nie chcę, żeby ta partia polityczna wygrała, więc sobie taki ktoś zatrudnia hakera, żeby tej partii politycznej obniżyć głosy, a jakieś idei zawyżyć. Także, kochani moi, to każdy może manipulować, dlatego to musi być niesamowicie dobrze zabezpieczone i transparentne w sposób cybernetyczny na ile transparentne może być? No, to, to są szczegóły. Jak będziecie chcieli, to zaproszę znowu eksperta od informatyki, od telekomunikacji, od kryptografii, sobie na ten temat porozmawiamy. W każdym razie chodzi o to, że już przecież mieliśmy te słynne wybory samorządowe. Nie te, tylko te poprzednie. Te wybory cudów, w których PSL, który miał nie przekraczać brogu wyborczego, zdobywał po kilkadziesiąt procent głosów, ale przede wszystkim wyborów, w których system. Stwierdzał, że wygrał wybory ktoś, kto w ogóle w nich nie startował. Ja na przykład zostałem, yy, znaczy ktoś o yy, imieniu Krzysztof i nazwisku Woźniak, yy, został wytypowany przez system na prezydenta jakiegoś tam dużego miasta. Chyba Szczecina, żeby było śmiesznie, ale nie jestem pewny. Znaczy jakiegoś dużego miasta. Problem w tym, że Krzysztof Woźniak w tych wyborach na prezydenta miasta w ogóle nie startował. No to, kochani, to jest błąd systemu? Nie, to jest ewidentnie, że ktoś w ten system ingerował i po prostu zostawił taki odcisk palca. Amerykanie to mówią odcisk stopy, footprint. E, czyli zrobił coś tak absurdalnego, żeby dla wszystkich było y oczywiste, że w ten system informatyczny, internetowy, w tych wyborach ingerowano, że te wybory po prostu, wyniki są zafałszowane. Ale i tak politykom udało się to wszystko zawieść. Ehm, PiS wtedy bardzo, bardzo mocno krzyczał, że wybory zostały sfałszowane. Ja używam określenia zafałszowane, ehm, wyniki zafałszowane, nie wiadomo jak bardzo, ale PiS krzyczał, że był sfałszowany. Oczywiście jak doszedł do władzy, nie zrobił z tym kompletnie nic. Podobnie jak z wieloma rzeczami, na przykład jak PiS bardzo, bardzo mocno krzyczał, że e że na przykład y, politycy Platformy Obywatelskiej to złodzieje i trzeba ich wsadzić do więzienia. Ilu z nich siedzi? To jest pytanie do Was. No, na przykład pani Hanna Gronkiewicz-Wal z rzekomo miała siedzieć. No, chyba siedzi, ale na uczelni, y, a na pewno nie w więzieniu. Także moi kochani, y, tutaj głosowanie przez internet. Tak, natomiast musi być bardzo dobrze zrobione i musi być tak, że do, do procesu dostęp mają niezależne osoby, niezależne instytucje. Ecie. A dlaczego pis tak bardzo nie chce głosowania przez internet? No bo oni ewidentnie tego nie chcą i próbują ją to uargumentować, tak jak zawsze, gdy coś usiłują zwalczać powiązaniem z Rosją i z Putinem. To jest ich. Oni cokolwiek. Upominasz się o to, żeby na przykład Polska nie płaciła niezależnych roszczeń? Jesteś ruskim agentem. Zwracasz uwagę, że na przykład PiS nie spełnia obietnic wyborczych? Jesteś ruskim agentem. Głosowanie przez internet im nie pasuje? Putin mógłby ingerować w wyniki wyborów. Tak, Putin mógłby. Każdy inny też mógłby. W tej chwili też może i dlatego trzeba. Tak zrobić, żeby to było odpowiednio zabezpieczone. Dlaczego pis nie chce głosowania przez internet? Bo straciłby władzę. Proste. E, kochani moi, e, i teraz tak, to nie jest agitacja za korwinem. Ja nie jestem za korwinem, ja nie jestem za żadną formacją polityczną. Jestem całkowicie neutralny, natomiast mówię jak jest. I jest tak, że korwin ma ogromne poparcie wśród ludzi młodych, którym się nie chce iść na wybory. Taka prawda, w ostatnich wyborach 25% młodych ludzi poszło do wyborów. Natomiast wśród nich korwiniści mieli bardzo duży, um, duży, ten, e, duży próg poparcia. W wyborach, takich quasi wyborach, prawyborach, takich sondażach robionych internetowo, e, wyniki są kompletnie inne niż w rzeczywistości. Pierwsze miejsce zwykle jest Konfederacja, kiedyś Korwin. Potem jeszcze do niedawna, teraz to pewnie spadnie ze względu na połączenie z PSL-em. Ale, cookies był bardzo wysoko. Partie lewicowe, takie jak Razem, były bardzo wysoko. Nie tak wysoko jak Korwin, ale były wysoko. Natomiast Platforma Obywatelska, PiS były za tymi formacjami. Dlaczego? No, bo w wyborach w internecie głosują zupełnie inne osoby, niż osoby, które potem idą do, do urn wyborczych, ci ludzie, którzy się chce. Kliknąć, niekoniecznie się chce iść do wyborów, natomiast ci ludzie, którzy idą do wyborów, niekoniecznie siedzą w necie i klikają. Innymi słowy, to że byłyby, byłoby dopuszczone głosowanie przez internet, oczywiście zapewne nie, wy, nie, nie uniemożliwiłoby głosowania e, przez e, m, głosowania tradycyjnego, ale to by sprawiło, że byłyby zupełnie inne wyniki wyborów zupełnie inne. Dużo bardziej zyskałby na tym właśnie takie małe, niezależne ugrupowania mówiące do młodych ludzi, młodych, nowoczesnych. Na to się pis na to nigdy nie zgodzi, ale to byłoby dobre. Ja jestem za tym, żeby tak było, tylko na zasadzie całkowitej transparentności. Mieszany system wyborczy. Ech. No to jest kretyjstwo. Przepraszam, panie Pawle, jeśli pan to ogląda. Ale tego inaczej się nie da określić. Pan Paweł Kukis razem z panem Kosiniakiem Kamerzem wymyślili sobie, że co najmniej połowa posłów będzie wybierana w taki sposób, że będą jowy. Te jowy, których pan Paweł Kukis tak się uczepił i tak je kocha. Ja na temat jowów już się wypowiadałem, więc już teraz do tego nie będę wracał. Wypowiadałem się na ten temat w 2015 roku. Nadal to podtrzymuję, co, co tam powiedziałem. Natomiast system mieszany. To jest po prostu kretyństwo. Jak pan Paweł Kuki sobie to wyobraża, że przepraszam, że w połowie województw będą jednomandatowe okręgi wyborcze, a w drugiej połowie województw będą wielomandatowe, tak jak do tej pory, a może zrobi, podzielimy obszar na zasadzie plastra miodu, czyli będą jowy na terenie całej Polski, a dodatkowo jakby nad jowami y, będą jeszcze tradycyjne okręgi wyborcze, czyli, że będzie można zdecydować, czy się idzie z jowu, czy się idzie z wielomandatowego, może można i tu i tu. Kochani, moi nie, to jest bez sensu. Trzeba zrobić zupełnie inaczej, ale o tym będę mówił we vlogu, co zrobić, żeby rzeczywiście była demokracja w Polsce. Oczywiście powiem wprost, takie coś, żeby to przepchnąć, wymaga albo mega silnej presji społecznej, wręcz wyjścia ludzi na ulicę. Albo też alternatywnie wymaga to, nie wiem jak to powiedzieć, dojścia do władzy i to do władzy samodzielnej prawdziwych patriotów. W chwili obecnej średnio widzę możliwość, żeby doszedł do władzy ktoś, kto się świadomie tej władzy pozbawi. Bo to, do tego się sprowadza. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś taki będzie mógł dojść do władzy. Głosowanie przez internet z definicji nie sprzyja partii rządzącej. Jowy z definicji nie, nie sprzyjają bosom partyjnym. Proste, lecimy dalej. Decentralizacja administracji. Pan Kukis wymyślił sobie, że administracja powinna być równomiernie rozsiana po całym kraju, ponieważ nie tylko Warszawa istnieje. No i co do zasady, na poziomie haseł, pan Kukis ma rację. Rzeczywiście jest nie tylko Warszawa, rzeczywiście są inne ośrodki. Te inne ośrodki są często bardzo, bardzo duże często pod pewnymi względami nawet przewyższające Warszawę. I mówię to jako Warszawiak, i to taki z dziada pradziada. Co nie zmienia jednak faktu, że na czas pokoju centralizacja administracji jest zasadna. Po prostu w momencie, w którym te wszystkie urzędy są bliżej siebie mówię o urzędach centralnych, tak? Bo generalnie urzędy no, niecentralne, czy marszałkowskie i tak dalej, to to oczywiste, że są w terenie. Natomiast ja rozumiem, że tutaj pan kuki chciałby sobie zrobić tak, że na przykład, Ministerstwo Cyfryzacji jest w Warszawie, ale Ministerstwo Rolnictwa damy już w Łowiczu. Kochani moi, no nie, no tak to nie działa. Komunikacja face to face jest bardzo ważna i to, że te wszystkie ośrodki centralne znajdują się w jednym mieście, bardzo często niedaleko siebie, to ma sens, moi kochani. Dzięki te ambasady, i tak dalej, to wszystko zawsze znajduje się w stolicach z tego właśnie powodu. Kochani moi, decentralizacja administracji powinna mieć, moim zdaniem, zupełnie inny przebieg. Generalnie administrację trzeba odchudzić. Moim zdaniem, ponad połowa urzędników jest niepotrzebna. Ale nie dlatego, że oni się lenią, bo oni bardzo ciężko pracują, tylko wykonują pracę kompletnie niepotrzebną, ponieważ są chore i pracochłonne procedury. Więc trzeba te procedury uprościć, następnie ludzi, którzy pracują, można zwolnić, tak żeby mogli oni zapełnić brakujące, yy, znaczy pójść do pracy w sektorze prywatnym, bo wiadomo, że w sektorze prywatnym w tej chwili brakuje rąk do pracy. Proste, proste. Dzień referendalne, no sorry, czyli takie coś. Generalnie oni chcą wprowadzić um, dziś referenda, żeby były wiążące od 30%, żeby było łatwiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się zgadzam. Referenda to jest dobry pomysł. Natomiast referenda trzeba połączyć z informatyzacją i z możliwością głosowania przez internet. Inaczej, jak te referenda będą za często, to po pierwsze ludziom spowszednieją i ludziom kompletnie przestanie chcieć się na nie chodzić. A yy, po drugie. Yy, no tak. A po drugie to będzie strasznie drogie. A to trzeba to zinformatyzować, żeby te, na te referenda każdy mógł wziąć w nich udział przy pomocy po prostu aplikacji na smartfona. Yy, albo czego i tylko dla ludzi, którzy nie mają smartfonów, nie mają dostępu internetowego, zrobić takie hotspoty, gdzie można to zrobić w sposób Tradycyjne, ale generalnie informatyzacja. Oczywiście informatyzacja idealnie zabezpieczona krypto, kryptograficznie, żeby tam nie było żadnych możliwości włamania się i pod stałym nadzorem nie tylko służb. Bo służby lubią zamiatać pod dywan. Senat, Senat Izbą Samorządową. E, kochani moi, ja się nie zgadzam na mieszanie rządu i samorządu. Już pomijam fakt, że Senat Izbą Samorządową. To niedawno był pomysłem koalicji obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej. Więc tutaj się robi jeszcze ciekawiej pod takim względem politycznym, prawda? Natomiast e, nie. Albo Senat, moim zdaniem, powinien zostać w ogóle skasowany, albo Senat powinien być taką izbą mędrców. Czyli taką izbą refleksji, ale izbą mędrców. I to e, i naprawdę zrobić tak, że do Senatu mogą iść wyłącznie ludzie o odpowiednich, nazwijmy to, kwalifikacjach i predyspozycjach, w tym również zasługach do społeczeństwa. Na przykład zastanowiłbym się, czy na przykład do Senatu, który ma stosunkowo małe uprawnienie i w zasadzie może tylko robić poprawki, takie rzeczy nanosić, czy na przykład do Senatu nie zrobić tak, że mogą iść tylko ludzie z IQ powyżej, na przykład 120, albo ludzie z odpowiednim dorobkiem naukowym, albo ludzie z odpowiednim dorobkiem publicystycznym. Na pewno starsi ludzie z takim pewnym otrzaskaniem, obyciem i spokojem. bo ile w Sejmie jest coraz więcej młodych ludzi, takich na zasadzie, no oni by chcieli zmian i rewolucji, to przydałaby się taka izba, która by to wszystko hamowała i byłoby takie równoważenie się, nie? Natomiast iz, izba samorządowa po co? Po to, żeśmy robili... Rewolucję de facto ustrojową, i żeśmy wprowadzali samorząd, który ma się sam rządzić w oderwaniu od władzy centralnej. Właśnie nie po to, żeśmy to robili, żeby teraz znowu to scalać, prawda? Możliwość odwoływania posła. Kochani moi, powszechne wybory. Pff, yy. Ach, no dobra, to jest do czegoś innego. Możliwość odwoływania posła. Kochani moi, możliwość odwoływania posła tak, ale. Na jakich zasadach, bo to trzeba bardzo, bardzo mądrze zrobić, bo. I moim zdaniem, można to połączyć wyłącznie yy, z głosowaniem przez internet. Już mówię dlaczego. Każdy jeden polityk, każdy jeden, niezależnie od tego, yy, jak to wygląda z tych takich formalnych badań opinii publicznej, ma więcej wrogów niż, yy, niż przyjaciół. Więc. Gdyby zrobić to, to, to tak, jak rozumiem, że teraz chce to zrobić Paweł Kukiz, że w momencie, w którym po, polityk zrobi coś, co się komuś nie podoba, ten ktoś uruchamia procedurę odwołania posła i głosujemy, czy on powinien zostać, czy on powinien odejść. I w momencie, jeśli uznamy, że powinien odejść, to ma odejść. Jeśli więcej ludzi zagłosuje, że ma odejść, to ma odejść. Kochani moi, na tej zasadzie ka, z, zaraz po dostaniu mandatu każdy jeden poseł będzie miał Rozpoczętą procedurę odwołania i każdy jeden zostanie odwołany, bo każdego jednego więcej ludzi nie lubi niż lubi. Taka prawda. Moim zdaniem ma to tylko i wyłącznie sens wtedy, gdy za ewentualnym odwołaniem tego posła będą głosowali wyłącznie ci, którzy na niego głosowali. Czyli wyłącznie ci, dzięki którym on się dostał do sejmu. A to można zrobić wyłącznie wtedy, gdy jest jakiś system, który wie, kto na tego posła głosował. Przypominam, że w obecnym systemie jest to niemożliwe do zrealizowania, ponieważ obecnie głosowanie jest tajne, więc nikt nie może wiedzieć, kto na, na kogo głosował. Przy yy, procedurze informatycznej jest to teoretycznie możliwe, żeby system wiedział, kto na kogo głosował, ale te dane system. Nie wypluwał na zewnątrz i co najwyżej wyświetlał na smartfonie. Potem tym ludziom rozpoczęła się procedura odwołania posła, nie wiem, nazwijmy go Iksińskiego. Chcesz, żeby został, czy chcesz, żeby odszedł? Tylko wtedy jest to możliwe. Powszechne wybory RPO, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Generalnie, co do zasady, powszechne wybory to jest dobry pomysł. Ponieważ ta demokracja pośrednia, jaką my mamy, jest po prostu chora i sprawia, że w większości najważniejszych ludzi w kraju my po prostu nie wybieramy. Z drugiej jednak strony e, powszechne wybory oznaczają, że coraz więcej ludzi zmieni się w polityków. Już w tej chwili skupię się może z tych wszystkich ludzi, którzy to zostali wymienieni na prokuratorze generalnym. Prokurator generalny dobra, Podium przypadku. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Tak? Mamy w tej chwili takiego prokuratora generalnego. Polityka. Znaczy, mamy kilka funkcji pełnionych przez tego samego człowieka. Wierzę, że tam są tak zwane chińskie mury. Wierzę, że on zmieniając jakby swoją rolę, myśli zupełnie inaczej. Natomiast bardzo trudno mi w to wierzyć, prawda? I mamy tak. Pana Ziobrę, ministra sprawiedliwości. Pana Ziobrę, posła. Pana Ziobrę, szefa koalicyjnej partii yy, tii, rządzącej, bo, bo tak zwany PIS to nie jest Monoli, to są trzy partie, yy, w których PIS jest tylko jedną, jedną z nich, i, i pana Ziobrę, prokuratora generalnego, prawda? Cztery. I teraz tak. W tej chwili mamy taki podział, a i tak, pan Ziobro, Raz na jakiś czas wykorzystuje funkcję bycia prokuratorem generalnym do lansowania się. Na przykład, zwołuje konferencje prasowe, na których obiecuje, że ktoś szybko stanie przed wymiarem sprawiedliwości, czyli że prokuratura dobrze zadziała, albo że jakaś zagadka będzie rozwiązana. Na przykład około dwóch, może nawet trzech lat temu, nie, chyba dwóch, Lat temu pan Ziobro obiecał, że zostanie rozwiązana zagadka tajemniczej śmierci pani Magdaleny Żuk. To było około dwóch lat temu, tak mi się wydaje. Miało być rozwiązana w przeciągu miesiąca. Nie została. To tak, a propos dla przypomnienia. Ale widzimy tutaj właśnie taką e, bardzo mocną, właśnie próbę zbijania punktów politycznych, punktów poparcia, właśnie na tym, że ma się funkcję yy, yy, funkcje... nie wiem jakby to powiedzieć yy, taką funkcję właśnie prokuratora. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś jest tylko i wyłącznie prokuratorem i chce zostać wybrany na reelekcję. No taki ktoś będzie chciał się bardzo mocno popisywać. I pokazywać, że jest skutecznym prokuratorem, czyli że skutecznie walczy z przestępczością. Mieliśmy już takie sytuacje. Pan Tomasz Komenda, może kojarzycie, facet przesiedział kilkanaście lat niesłusznie w więzieniu, posądzony o morderstwo i to takie ze szczególnym okrucieństwem. Mało nie doszło do sytuacji, w której no, nie przypłacił tego życiem, bo tam straszne rzeczy działy się w celi, a został wrobiony Przestępstwo w to morderstwo został wrobiony przez wymiar sprawiedliwości. Była taka sytuacja, że była bardzo głośna sprawa medialnie. Społeczeństwo żądało, żeby została ta sprawa bardzo szybko rozwiązana. Śledczy byli nieudolni, nie byli w stanie znaleźć prawdziwego sprawcy, więc znaleźli sobie pana komendę i go autentycznie wrobili. Policjanci spreparowali dowody. Po prostu to się ładnie mówi, spreparowali dowody, no, stworzyli fałszywe dowody do no, wrobili chłopaka, z premedytacją wrobili chłopaka. Następnie prokurator posłużył się według wielu przesładek świadomie fałszywymi dowodami przed sądem. A sąd nie kapnął się, że e, te dowody są fałszywe i chłopak poszedł siedzieć. W tej chwili rząd, który jest cięty na sędziów, skupia się tylko na tym ostatnim, czyli na tym, że sąd skazał niewinnego chłopaka. I to jest niedobrze, że go skazał. Natomiast jeszcze bardziej niedobrze jest to, że prokurator posługiwał się fałszywymi dowodami, a jeszcze bardziej źle jest to, że policjanci te fałszywe dowody tworzyli. I to było w sytuacji, w której ci policjanci, ten prokurator nie był politykiem. Natomiast była presja na wymiar sprawiedliwości ze strony polityków, bo tam się zbliżały wybory e, i chodziło o to, żeby nie było takiej, że ludzie chcieli, żeby ta sprawa była rozwiązana i politycy się bali, że przez to dostaną mniej głosów. I przez to pan komenda siedział niewinnie kilkanaście lat. I takich sprawie jest bardzo dużo. E, dziennikarze, śledczy, na przykład w tym wypadku superwizjera, bardzo serdecznie pozdrawiam, bo zrobił się dobrą robotę. Co jakiś czas ujawniają takie rzeczy, i ludzie wychodzą, tylko że po kilkunastu latach yy, ze zmarnowanym życiem. I teraz wyobraźcie sobie, co by się działo, gdyby akurat mamy rok wyborczy na prokuratora generalnego i trafia się taka zbrodnia niewyjaśniona. Kochani moi, prawdopodobieństwo wrabiania jest po prostu prawie, że gigantyczne. Ech. Dobra. Pakiet gospodarczy. Emerytura bez podatku. Zgadzam się w stu procentach. To, że państwo pobiera pieniądze od pieniędzy, które samo wypłaca, jest po prostu bzdurne. To nawet, wiecie, to jest trochę tak, jakby rodzic wypłacał dzieciakowi kieszonkowe, a jednocześnie te kieszonkowe opodatkowywał, czyli Daje dzieciakowi na przykład 100 zł, na następnie z tych 100 zł zabieram mu 18. Po co się męczyć? Nie lepiej od razu dać dzieciakowi 82 zł? No właśnie. I zwróćcie teraz uwagę, że w przypadku, mm, że w przypadku systemu państwowego to nie jest tak, że ty dasz, ty zabierasz. Czyli tam straciliście 10 minut swojej, swojego czasu na to, że dajesz mu 100 zł. On musi rozmienić i tobie 18 przynieść. Nie? Do tego jest potrzebna cała masa urzędników. Prawda? Gdyby kilkumilionowa rzesza osób nie musiała wypełniać pitów, bo nie płaciliby podatków, to ileś osób nie musiałoby przy tym pracować. W tej chwili jest już i tak fajnie, że przynajmniej ci staruszkowie nie muszą sami wypełniać pitów, bo wypełnia za nich Urząd Skarbowy. Tak, ale to nie wypełnia urząd, tylko wypełniają pracownicy urzędu, którzy mają za to płacone. Ja teraz, żeby nie było wątpliwości, to dobrze, że ci pracownicy mają za to płacone, bo za pracę się płaci. To ta praca jest niepotrzebna. Więc ci ludzie mogliby wykonywać inną pracę, na przykład ścigać przestępców podatkowych. Także emerytura bez podatku 100% na tak. Dobrowolny ZUS. E, no to fajnie brzmi, ja bym bardzo chciał dobrowolny ZUS, bo ci, którzy oglądają moje vlogi, to wiedzą, że ja uważam ZUS za jeszcze większą patologię niż urzędy skarbowe. I ja bym na pewno z ZUS-u nie korzystał. Niemniej jednak e, jestem przekonany, że większość ludzi by wtedy z ZUS-u zrezygnowała. A jak ludzie zrezygnują z ZUS-u, to system ZUS-owski się zawali. Proste. Bo, bo ZUS to jest tak naprawdę piramida finansowa. E, te pieniądze, które ty wpłacasz do ZUS-u, oni ci mówią, że one są na twoim koncie emerytalnym, że to odkładasz i tak dalej. To jest nieprawda. E, to są. Puste zapisy w systemie zus -owskim. Tam nie ma pieniędzy. Oni pieniądze, które ty wpłacasz, natychmiast rozdysponowują przed, yy, pośród beneficjentów. Czyli mówiąc krótko, z pieniędzy dzisiejszych ubezpieczonych wypłacane są dzisiejsze emerytury, dzisiejszym emerytom. Rencistom i tak dalej. A tylko się zapisuje pewne zobowiązanie niejako przyszłych pokoleń. W związku z tym. Jeżeli ludzie stwierdzą tak, ZUS jest dobrowolny, to ja nie korzystam, to wtedy nie będzie z czego płacić pieniędzy dzisiejszym emerytom. I teraz później są dwie opcje: albo tych ludzi można zostawić samych sobie, żeby umarli z głodu, co wydaje mi się, że jest niedopuszczalne, albo trzeba będzie tym ludziom płacić emerytury z naszych podatków. Więc w sumie wyjdzie na jedno i tak będziemy płacić horrendalne haracze ymm, państwu tyle że nie w formie składek na zus tylko w formie podatku bo pieniądze dla dzisiejszych emerytów i tak muszą się znaleźć niestety taka prawda <laughs> da moi kochani a do tego jeszcze jak, jak rozumiem że jeśli ktoś ma na przykład jakieś pieniądze w tym zusie z e, pieniądze w tym zusie zgromadzone prawda e, to, ym, to i, i tam co jakiś czas przychodzą właśnie takie informacje, prawda? Że na przykład masz 30 tysięcy, 150 tysięcy, to jak ktoś rezygnuje z tego ZUS-u, to powinien dostać te pieniądze z powrotem. <laughs> no to wtedy już kompletnie jest problem, bo państwo nie ma pieniędzy. A poza tym, jakby Polacy nagle dostali tyle pieniędzy. To po pierwsze, banksterzy, powiedzieć, system bankowy się wkurzy, bo większość Polaków jest zadłużona w bankach, na przykład kredyty hipoteczne i tak dalej. To co, by, co, robi ty, co robi rozsądny człowiek? Rozsądny człowiek, który na przykład dostanie zwrot z ZUS-u, powiedzmy 140 tysięcy złotych, a jednocześnie ma 200 tysięcy złotych kredytu hipotecznego w banku. Natychmiast pójdzie i odda te pieniądze bankowi, żeby już mieć tylko 60 tysięcy długów w banku. A, co, a niektórzy z nas, bo 140 tysięcy składek, jakby pieniędzy na koncie emerytalnym w zus dla ludzi koło 40, to wcale nie jest tak dużo. To zwykły urzędnik państwowy, słabo zarabiający tyle może mieć. Więc są ludzie, którzy mają tam i 200, i 300. Dużo ludzi wtedy pospłaca całkowicie swoje długi w bankach. A jak ludzie pospłacają swoje długi w bankach, to banki przestaną mieć y, żywicieli, przepraszam, klientów, Um, z których można, Deutschka, przepraszam, na których można zarabiać e, dzięki odsetkom. Więc system bankowy na to w życiu nie pozwoli. E, Puszczą na, na Kukiza takie fale hejtu, czy zaraz okaże, wiesz, co wyciągną mu wszystko, co się tylko da. Nie ja wiem, jeśli Paweł Kukiz ma będzie gdzie miał nieobcięte paznokcie, to się o tym dowiecie. Jeśli Paweł Kukiz y, będzie miał y, coś takiego, że mu się włosy na klacie ułożą y, w. Y, Symbol odwróconego krzyża, to się o tym dowiecie. Jeśli Paweł Cookies y, będzie miał y, mokry sen, to się o tym dowiecie. Po prostu będą niszczyć facet, jak się tylko da, bo tam chodzi o setki miliardów złotych. I to grube setki miliardów złotych. W formie tych odsetek. Także także system bankowy. Druga, że, a co zrobią ludzie nierozsądnie, jak dostaną takie pieniądze? Pójdą i wydadzą na zbytki, więc ruszy inflacja. Także tak czy siak źle. De deregulacja gospodarki. Jestem totalnie za deregulacją gospodarki, tam gdzie jest to możliwe. No, W pewnych miejscach regulacja gospodarki jest wybitnie konieczna. Generalnie tam, gdzie jest wolny rynek, powinna być deregulacja. Natomiast tam, gdzie są monopole, musi być regulacja, ponieważ tam monopoliści zgniotą każdą konkurencję. 8% VAT na zieloną energię. Czemu nie? Czemu nie? Tutaj generalnie chodzi o to, że my rzeczywiście musimy mieć jakieś zachęty podatkowe, żeby, żeby właśnie produkować bardziej czystą energię, bo my się po prostu dusimy w tym cholernym smogu. Ulga podatkowa na OZE, czyli odnawialne źródła energii, no to, no to już jest, już ta 8% to jest już. Um, um, ulga, tak? No, ale tutaj rozumiem jeszcze jakaś dodatkowa. Ale okej, okay, ja się zgadzam, że to nie powinno być tak, że jest wypłacane z pieniędzy podatnika, na przykład 5000 plus na panele słoneczne, tylko ulga podatkowa. 50% z odnawialnych źródeł energetycznych w miksie energetycznym, fajnie, tylko pojęcie jak to zrobić. Ja wielokrotnie mówiłem, jak to powinno być zrobione, że powinniśmy wykorzystać na przykład nasze cieki wodne, zwłaszcza w ten sposób y, podniesiemy poziom retencji i wiele innych fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że pan Paweł Kukiz też tak chce to zaprojektować. Pakiet antykorupcyjny. Wyeliminowanie z życia publicznego skazanych polityków za korupcję. Czyli, że tak, zostajesz skazany za korupcję, to nie możesz uczestniczyć w życiu publicznym, czyli nie możesz być politykiem. Fajne. Tylko, że to jest slogan. Po pierwsze, ilość skorumpowanych polityków do ilości skorumpowanych polityków skazanych za korupcję... Ma się mniej więcej tak, jak mm, ilość ziarenek piasku na Saharze do ilości ziarenek piasku, które mieszczą się w kubku. Moim skromnym zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, bardzo duża część polityków jest mniej lub bardziej umoczona. Ilość polityków, którzy zostało skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za korupcję, jest minimalna. i też należy zdefiniować korupcję. Moim zdaniem ona powinna zostać zdefiniowana jakoś w miarę sensownie, tak? Bo to nie może być tak, że na przykład polityk, który prywatnie jest czymś kolegą, idzie z tym swoim kolegą prywatnie na obiad, bo go ten kolega zaprosił i kolega, który zaprosił, chce za ten obiad zapłacić, bo jest kulturalny, skoro zaprosił, to chce zapłacić. A polityk mówi: nie, sorry, ja muszę zapłacić ci za ten obiad, bo się boję. Że jak mi postawisz hamburgera za 18 zł, to się ktoś do mnie przypierdzieli, że, że mnie korumpujesz. Też bez przesady, nie? Natomiast y, przede wszystkim wykrywalność, moi kochani. Y, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego i ta agencja antykorupcyjna. No, nie działają zbyt skutecznie. Wzmacnianie systemu kontroli wewnętrznej w administracji. Ech. Dobrze, że dodali to w administracji, bo już myślałem, że chcą zamordyzm jeszcze większy wprowadzać. Eee, e, kochani moi, um, tak. Przy czym pod warunkiem, że to będzie robione jakoś, powiedziałbym, sensownie, tak? Um, tak na zasadzie bym powiedział, nie wiem jak to określić. Nie że tak jak teraz na przykład, że urzędnicy muszą robić oświadczenia ilustracyjne, co do których przepisy są cholernie niejasne i ci urzędnicy za cholerę nie wiedzą jak to wypełniać, ale to jest puste mielenie papierów, bo w zasadzie nic się z tym nie robi, tylko żeby to było zrobione na zasadzie faktycznej kontroli. Nie papierologii, nie biurokracji, nie głupoty, tylko czegoś zupełnie sensownego. Odpolitycznienie służb antykorupcyjnych. No, sami przyznają, że są upolitycznione służby antykorupcyjne, czyli de facto sami przyznają, że służby antykorupcyjne. szukają korupcji, ale wśród aktualnej opozycji. No właśnie. Zaostrzenie ustawy antylobbingowej. Anty czyli. Ja nie wiem czy w ogóle, czy jest w Polsce ustawa antylobbingowa, jest na pewno ustawa o lobbingu. Natomiast lobbying, co do zasady, w Polsce chyba zakazany nie jest. Natomiast rzeczywiście ten lobbying jest uregulowany i pewne rzeczy lobbystom wolno robić, a pewne rzeczy lobbystom nie wolno robić. No i tutaj, wiadomo, ja generalnie uważam, że lobbying to nie jest dobra rzecz. Znaczy, są dwa rodzaje lobbyingu. Pierwszy lobbying um, to jest na zasadzie takiej, my, obywatele, uważamy, że jakoś, że coś powinno być zrobione. Więc idziemy do polityków i mówimy: To powinno być zrobione. Zróbcie to, to my, my obywatele, będziemy zadowoleni i na was zagłosujemy. To jest OK, lobbying. Drugi rodzaj lobbingu to jest taki rodzaj, że jakaś branża lub jakaś korporacja czegoś chce. Na przykład, móc mieć nieuregulowany rynek telekomunikacyjny, po to, żeby móc bez jakichkolwiek sensownych badań oddziaływania na środowisko stawiać sobie stacje bazowe, które sieją promieniowaniem. I żeby nie było. Ja nie jestem przeciwko stacjom bazowym, nie jestem przeciwko telekomunikacji, ja nie jestem przeciwko jakimś tam rozwiązaniom, jestem tylko za tym, żeby sprawdzać badaniami, czy one w danym w danym miejscu na przykład te fale się nie nakładają i inne takie to czyli czy w danym konkretnym miejscu nie szkodzą. To trochę tak jak z budynkami. Nie jestem, budy bud nie jestem przeciwko budowie wielorodzinnej. Bloki budować trzeba. Natomiast przed posadowieniem bloku sprawdza się oddziaływanie na środowisko. Na przykład czy jak się wkopiemy bardzo głęboko w dane miejsce, żeby zrobić tam garażę, czy nie przerwiemy na przykład podziemnego cieku wodnego, w wyniku czego wyschnie jakieś jezioro. I ludzie nie będą mieli skąd brać wody pitnej, bo to jezioro było na przykład źródłem wody pitnej dla całej okolicy, nie? Bada się, bada się i w badaniu, w pozyskiwaniu wiedzy nie ma nic złego. Natomiast oczywiste jest, że na przykład deweloperzy nie chcą mieć, nie chcą musieć robić tych badań, bo po pierwsze te badania są drogie, a po drugie z tych badań może wyjść na przykład, że no, sorry, nie możecie zbudować, Trzech kondygnacji pod ziemią, tylko możecie zbudować jedną kondygnację pod ziemią. I wtedy deweloper zarobi mniej pieniędzy, bo nie będzie mógł zbudować wystarczająco dużo piwnic i miejsc postojowych, yy, i po prostu ich ludziom nie sprzeda. Prawda? Ale zostanie jezioro, z którego całe miasto czerpie wodę. Więc generalnie te badania powinny być. I bardzo podobnie jest na przykład z telefonią komórkową. Yy, powinny być robione badania, a nie są, no bo oczywiste jest, że firmy telekomunikacyjne nie chcą na te badania wyd wydawać. A po drugie, jeszcze by wyszło na przykład, że w danym konkretnym miejscu nakładają się sygnały z wielu anten, no i na przykład w tym miejscu już nie wolno zbudować kolejnej. I wtedy będą mieli problem. Więc nie chcą tego robić. I na przykład takie telekomy yy, sobie. Yy, sobie wynajmują firmę lobbingową po to, żeby ta dzięki pieniądzom em, em, oddziaływała na polityków. Zabierać ich na przykład na jakieś szkolenia, na jakieś ciepłe wyspy, że na przykład szkolenie trwa tydzień, tydzień, z czego merytorycznych zajęć jest 6 godzin, a pozostałe to jest czas wolny na przykład w pięciogwiazdkowym hotelu na Seszele. To jest moim zdaniem nieuczciwy lobbying i to jest forma łopuwy de facto. No właśnie, to jest złe. I to trzeba by bardzo poważnie uregulować, bo ja na przykład ze swoich obserwacji widzę, że na przykład w przypadku niektórych ustaw pracownicy ministerstw, i to czasem w bardzo wysokiej randze, na przykład wiceminister, zachowują się bardziej jak lobbyści projektu, niż jak neutralne władze, które rozpatrują, Prowadzą proces administracyjny i rozpatrują racje wielu stron. I to trzeba by zrobić. Tylko wiecie, od hasła do konkretnych rozwiązań to są zupełnie inne rzeczy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Piszcie w komentarzu, co Wy na ten temat myślicie. Proszę o łapki w górę, komentarze oraz nie, teraz pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cześć, hej.